22 października Nikodem Jerzewski kontra Steve Cunningham. Zapraszam. Tak jest. Mam nadzieję, że chociaż na jedną rundę sparingu przyjedziesz ty. Tak pasujesz pod Cunninghama. Cześć Nikodem. Nikodem Jerzewski z nami. Wczoraj gruchnęła wiadomość, że czy przedwczoraj, że walczysz ze Steve'em Cunninghamem 22 października. Najpierw chciałbym się do ciebie zapytać, kiedy ty się dowiedziałeś o tym pojedynku? Wiesz co, generalnie rzecz biorąc, gala cała miała być troszeczkę wcześniej i było jakieś wspominki, że może być to ten przeciwnik, ale było jeszcze kilku innych, a generalnie teraz moim promotorem jest Telewizja Polsat i menedżerem jest Krystian Karzyszka i to oni tak naprawdę dobierają mi przeciwnika, a o samym fakcie tego, że będzie to Cunningham, a nie kto inny, no to dowiedziałem się na początku tego tygodnia, tak? I co, jak usłyszałeś nazwisko i były jakieś wahania, no bo to jest to zawodnik już mający swoje lata, ale no niezwykle wysoka klasa sportowa. No co ja mam, wiesz, nie ma czegoś takiego wahania. No, jeżeli ja jestem tyle lat już w sporcie, bo mogę powiedzieć chyba o sobie, że jestem pełnoprawnym zawodnikiem, trenując tyle lat, walcząc tyle lat i boksując tyle lat, to tutaj nie mam chyba mowy o żadnych wahaniach, a generalnie też ustaliłem z osobami kierującymi moją karierą, że chciałbym, żeby po prostu kolejne moje walki były takim ukłonem troszeczkę w stronę kibiców też, a nie walka z przysłowiowymi ogórkami albo no-name'ami, tylko żeby byli to przeciwnicy jednak rozpoznawalni, tak? A nie ukrywajmy, no Steve jest bardzo rozpoznawalny i na świecie, i w Polsce, tak? No właśnie, Steve Cunningham to jest legenda i wagi junior ciężkiej, niezwykle popularny pięściarz. Jeśli chodzi o tych zagranicznych pięściarzy, to jeden z najpopularniejszych w Polsce. Bez wątpienia tak. Pięć walk z Polakami. Które ty takie walki Cunninghama zapamiętałeś najbardziej, w których ci się najbardziej spodobał? No, w sumie wszystkich był świetny. No, ja tutaj nie będę wywyższał ani obniżał lotów przeciwników jego, z którymi on walczył. Ja na pewno jestem też innym przeciwnikiem niż dotychczasowo jego przeciwnicy. I chyba jestem najmniej doświadczony wśród wszystkich Polaków, którzy walczyli z nim dotychczas. On jest też o wiele bardziej doświadczony ode mnie, jest byłym mistrzem świata i wszystkie, że tak powiem, atuty ma po swojej stronie, co mnie bardzo cieszy, bo jednak bardziej mnie to po prostu motywuje. Ja jestem taką osobą, że raczej nie dam się wystraszyć, a bardziej mnie to zmotywuje do ciężkiej pracy, a w tej ciężkiej pracy już jestem od dłuższej chwili, od ostatniej walki po prostu trenuję cały czas. Nie mam czegoś takiego jak urlop w swojej karierze bokserskiej, także no cieszy mnie, że po prostu będzie 10 ciężkich rund, tak myślę. No. Mhm. Ty mówisz, że atuty są po jego stronie. Czy mam przez to rozumieć, że czujesz, że to Cunningham jest faworytem tej walki? Przynajmniej na papierze. Ja nie czuję, ja tego nie czuję, ale po prostu mówię o jego doświadczeniu. Ma dużo większe doświadczenie, jest byłym mistrzem świata. Ja mistrzem świata nie byłem i nie walczyłem z tyloma zawodnikami świetnymi klasy jak on. Na pewno dzieli nas różnica wiekowa, ale trzeba pamiętać o tym, że w szczególności pięściarze czarnoskórzy, Afroamerykanie po prostu mają wydłużony ten wiek sportowy i potrafią boksować świetnie nawet w okolicach 40 roku życia, nawet po 40 roku życia. Także ja tutaj kompletnie nie patrzę na jakieś głosy z boku, że jestem po 40, tak. No to niewątpliwie, abstrahując od tej formy, którą teraz mam, to na pewno ma to ringowe cwaniactwo i niezwykle duże ringowe doświadczenie. Jak ty postrzegasz go, co może być największym problemem w walce z Cunninghamem? Już próbowałeś go rozbierać jakoś tam na czynniki pierwsze? Ja wiesz co, ja nie jestem generalnie od tego jest raczej mój trener Rafał Kołużny i on wie, co ja mam robić w ringu, jak będę słuchał Rafała i przedstawię podczas walki to, nad czym będziemy pracowali podczas przygotowań, to uważam, że wszystko będzie dobrze. No. Ja uważam na pewno, że Cunninghamowi nie można za dużo oddać pola i nie można dać mu się zbytnio rozwinąć i on musi mnie poczuć od początku walki. Tak, ja będę chciał, żeby on mnie mocno poczuł od początku walki, czy to na górę, czy to na dół. No a dalej wszystko się powinno dobrze potoczyć. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, ja się cieszę po prostu, że jest to tak mocny przeciwnik. No bo to chodzi przede wszystkim o kibiców, tak? Chciałbym, żeby po prostu była mocna walka. Zobaczymy, w którą stronę. Ja jestem pewny swojego, zobaczymy, w którą stronę i co. No i niech się dzieje, wola nieba, tak? Jeszcze powiedz chwilkę o swoich przygotowaniach, bo Rafał Kołużny mówisz, tak? To jest cały czas praca z Rafałem Kołużnym. Tak jest praca z Rafałem Kołużnym, nie ma żadnych wątpliwości na ten temat. Gdzieś tam ktoś polemizował, że po przejściu do Polsatu zwiąże się z panem trenerem Fiodorem Łapinem, ale z tego co wiem, to po prostu
nawet nie było takiej, że tak powiem, chęci z mojej strony, ale też z tego co wiem, to trener Łapin chyba nie zajmuje się nawet już na dzień dzisiejszy trenowaniem zawodników. Stąd też praca jest po prostu z moim trenerem i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Pracujemy nad tym, na czym dotychczas pracowaliśmy, czyli nad moją aktywnością przede wszystkim i agresją w ringu, tak? Bo ostatnia walka była dość ciężka dla mnie, bo z tego względu była ciężka emocjonalnie, że był to powrót po brutalnej przegranej w Anglii, bo tu nie ma co ukrywać. No i tam było widać, że jednak ta nasza współpraca się układa bardzo dobrze, także trzeba to kontynuować, tak? A zobaczymy, co będzie dalej. Ja mówię, generalnie związując się tym dwuletnim kontraktem z telewizją Polsat, to na pewno chodziło też im o to, żeby po prostu mieć na barki wieczoru kogoś, kto będzie wychodził do przeciwników, których oni będą wystawiać. Wystawili Kanigama, wychodzi Jerzewski i będziemy się bić. Tak to wygląda. Mhm. Jeszcze powiedz Nikodem chwilkę doprecyzuj, jak wygląda ta sytuacja promotorska, bo Krystian Karzyszko, rozumiem, przeskoczył teraz z roli promotora do menadżera, tak to wygląda? A Polsat jest promotorem? Tak to wygląda. Ja jestem własnością, można tak to nazwać w cudzysłowie, telewizji Polsat na kolejne dwa lata od odbycia pierwszej walki. Moim menadżerem stał się automatycznie tutaj Krystian Karzyszka. Ma również swoje prawa w umowie, aczkolwiek największa tutaj strona wyboru jest po stronie telewizji Polsat i jej działaczy, tak? Także po prostu no ja jestem od roboty w ringu, oni są poza ringiem, no i tak to wygląda. Mam nadzieję po prostu, że ta walka tutaj pójdzie po mojej myśli, bo jeżeli tak będzie, to spotkamy się jeszcze raz w ringu na koniec roku, także ja muszę przede wszystkim być dobrze przygotowany na tą walkę, a resztę zobaczymy. No fajnie, to znaczy, że zapowiada się duża aktywność. Wracając do tego Kanigama, bo powiedziałeś, że Rafał Kołużny jest to rozpracowywanie rywala, ale no zakładam, że ty jednak chciałbyś zobaczyć, jak twój rywal boksuje, to ogląda się jego ostatnie występy, czy ten z Głowacki, czy z Mirem, na jakiego Kanigama się nastawiasz? Wiesz co, powiem ci szczerze, że z czystej ciekawości, jak dowiedziałem się, że będzie możliwość walki ze Stephen Cunninghamem, to zobaczyłem, z kim walczył ostatnio. To była walka z Frankiem Mirem. Wszyscy, którzy interesują się sztukami walki, to kojarzą na pewno Mira również. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to była walka pokazowa, czy to była po prostu notowana walka, czy jak to było. To było 6 sekund. Ja tam za dużo z tej walki nie wywnioskowałem tylko tyle, że był to inny Cunningham niż dotychczas. Ale też nie patrzę na ten pojedynek, bo ja nie wiem, czy to było wyjście dla jaj, zaboksowanie 6 rund po prostu na gali chyba Oscara de la Hoya, gdzie na pewno chodziło o jakieś fajne pieniądze. Czy to po prostu był powrót po dłuższej przerwie, a teraz będzie konkretna walka? Nie wiem, ciężko mi wywnioskować, wiesz. Ja raczej będę przygotowywał się w głowie na tego najlepszego Henningama, a nie na najsłabszego. No bo generalnie rzecz biorąc, ja nie uważam, że on tutaj przyjedzie z jakimiś kompleksami, bo przyjeżdża do zawodnika dużo młodszego, dużo mniej doświadczonego i przyjeżdża do Polski, gdzie go Polacy uwielbiają, bo to nie ma co ukrywać, tak? Mhm. A chyba kiedyś Oliver McCall, przyjeżdżając do Polski, mówił, że umiem w ringu więcej niż ty kiedykolwiek się nauczysz. No to jest to ringowe doświadczenie, którego nie można takim zawodnikom odbierać. A powiedz jeszcze, Nikodem, z kim sparujesz? No bo taki zawodnik jak Cunningham to jednak wymaga przygotowania odpowiedniego. Generalnie rzecz biorąc, zostawiłbym tu informację, wiesz co, powiem ci tak, w sparingach jestem już jakiś czas, na pewno na sparingi, bo tutaj nie da się ukryć, będzie zaraz uczestniczył w sparingach również Jurij Kalenga, chociaż jest on troszeczkę inaczej boksującym zawodnikiem niż sam Cunningham, inaczej jest też zbudowany fizycznie, aczkolwiek jest to pięściarz czarnoskóry, gdzieś tam moje oko też się przyzwyczai do tego wszystkiego, ale mamy na oku kilku sparing partnerów, którzy od przyszłego tygodnia już będą przyjeżdżali, będą to i Polacy, i zagraniczni zawodnicy, także na pewno będę gotowy, tak, ale nie ukrywam tego, że po prostu cały czas podtrzymuję to swoją aktywność i co najmniej raz w tygodniu sparuję dłuższe bądź krótsze dystanse, no bo uważam, że jednak zawodnicy powinni w przeciągu roku nie sparować tylko w okresie do walki, ale również przez cały okres przygotowawczy podczas treningów, tak? Czy tutaj sytuacja będzie fajna, tak? Bo mówiłeś wcześniej, że były w pewnych okresach jakieś tam problemy ze sparingami przed twoimi walkami.
To znaczy, wiesz co, te problemy były, są i będą. Szczególnie w okresie takim, jaki mamy, czyli tym covidowym, tak? Bo jest problem ściągnąć też zawodników do Polski, jakichś sparring partnerów. W Polsce za dużo cruiserów nie mamy, z którymi można sparować. Również zawodników wagi ciężkiej nie mamy za dużo, którzy by pasowali pod konkretnych przeciwników. A problem jest po prostu ze ściąganiem zawodników z zagranicy, no bo chodzi o jakieś szczepienia, chodzi o kwarantanny i o różne inne rzeczy, tak? Także nie jest łatwy okres, ale tu nie ma co narzekać. Przede wszystkim trzeba przygotować się jak najlepiej idzie, no i wyjść i buksować, tak? Bo tutaj na końcu nie jest ważne, czy zrobiłeś 10 w sparingu, czy 110, tylko jak zabuksujesz w dniu walki, tak? I to jest najważniejsze. Na co, powiedz Nikodem, jeszcze 22 października kibice mają się przyszykować i na co ma się przyszykować Cunningham? Bo on tutaj zapowiada, że przyjedzie tutaj sprawdzić, czy jesteś tak samo dobry jak inni juniorczyńcy. No, myślę dużo, że ja tutaj nie jestem osobą, która lubi szczekać przed walką i opowiadać dużo, ale myślę, że na pewno dużo kibiców, jak i Sam Cunningham, gdzieś tam oglądali moją walkę w Anglii, gdzie umarł ktoś, a ktoś inny się narodził, tak powiem. I na pewno też dużo ludzi zapamiętało ten motyw, a nie inny z mojej kariery. No i ja będę przede wszystkim się starał pokazać, że jednak się mylą wszyscy ludzie. I tyle. Wydamy jak najlepszą walkę. No, chciałbym przede wszystkim, żeby walka podobała się kibicom i żebym ja wyszedł z niej zwycięsko. No to jest dla mnie najważniejsze, tak? A ty czujesz, że to być może dla ciebie jest taka przypustka do takiej większej rozpoznawalności? Wiadomo, że był Okoli, tak, który skoczył w ostatniej chwili, no ale to była walka pewnie, o której i tej polscy kibice woleliby szybko zapomnieć, no ale Cunningham to jest pierwsze takie nazwisko, oprócz tego Michała Ćlaka, który się po drodze jeszcze przydarzył. No, Cunningham to jest bez wątpienia gwiazda, tak? No co to dużo mówić, no sam odpowiedziałeś na to pytanie tak naprawdę. 10 przeciwników z mojej kariery mogłoby być jednym Cunninghamem tak naprawdę. No i ten jeden Cunningham mi może dać więcej niż te 10 przeciwników. No i ja uważam, że tu nie ma na co czekać. No ja mam 30 lat, no wiesz, jakieś pytania na zasadzie, ja jestem w ogóle taką osobą, że pytania na zasadzie zawahań czy czegoś innego. Ja się niczego nie waham, jak tam się, wiesz, zastanawiał, czy boksować z kimś, czy nie boksować. Ja bym zakończył karierę i zajął się czymś innym po prostu w życiu, bo to szkoda czasu i zdrowia, tak? Tak samo było walką z Okolim, tak? Ja nie jestem osobą, która opowiada, wiesz, jak się przydarzy możliwość zaboksowania o mistrzostwo świata, no to wyjdę, a później nie wychodzę, bo coś tam, wiesz, chodzi. I ja taką jestem po prostu osobą. No. Tak to wygląda. Jest Cunningham, boksujemy z Cunninghamem, jest ktoś inny, boksujemy z kimś innym i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby było po prostu jak najlepiej, a mówię po prostu, że my, bo bardzo mocno jestem wdzięczny mojemu trenerowi Rafałowi Kałużemu, że tak mocno przeżywa to wszystko ze mną i w momencie, kiedy wracamy starszą mysz na tarczy, zawsze on jest ze mną. No i tyle. I to jest najważniejsze. No i super. I 22 października Nikodem Jerzewski kontra Steve Cunningham. Zapraszam. Tak jest. Mam nadzieję, że chociaż na jedną rundę sparingu przyjedziesz ty. Tak pasujesz pod Cunninghama. 99 waży, to może będzie dobrze. Wagowo to nigdy do cruiser wagowo nie pasowałem. Słuchaj, ale zasięg mam dobry, ale powiem ci, że jestem wiekowo z Cunninghamem równy praktycznie, także będę pasował pod względem wieku. Dobra, ale nie uwierzę ci, że jesteś cały czas jesteś w treningu, to ja nie uwierzę. Biegam co drugi dzień. Dobra. No zobaczymy. Dobra, przyjadę, dobra. Sprawdzimy. No. Dzięki Nikodem. Okay. Trzymaj się. Super, dziękuję. Na razie. Pozdrawiam. Hej.